18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Będziemy walczyć na forum międzynarodowym, by polskie lasy pozostały w naszych rękach, podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wspieramy Ukrainę militarnie, ale szanujemy neutralność Austrii i dziękujemy jej za wysyłanie pomocy ratującej życie, powiedział w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Po katastrofie smoleńskiej Rosjanie zażądali od Polski przekazania raportu z badania katastrofy samolotu wojskowego CASA z 2008 roku. Ani ówczesny premier, ani resort obrony nie widzieli problemu. Będziemy walczyć na forum międzynarodowym, by polskie lasy pozostały w polskich rękach, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na łamach Gazety Polskiej Codziennie. Europejska Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego chce przenieść leśnictwo z kompetencji krajowych do tak zwanych kompetencji dzielonych między Unię a państwa członkowskie. Dziś uchwałą w sprawie obrony polskich lasów zajmował się Sejm. Aleksander Wojak. Dzisiaj w Sejmie debatowano nad uchwałą w sprawie obrony polskich lasów, którą złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Według projektu leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe chce, by do konstytucji wpisano, że za gospodarowanie lasami odpowiadają wyłącznie władze kraju. Kto nie poprze naszego wniosku o wpisanie lasów do konstytucji i ochrony lasów państwowych, władania przez Rzeczpospolitą tymi lasami i dostępności do lasów i do dóbr leśnych dla obywateli Rzeczpospolitej, ten jest za prywatyzacją lasów, za wykorzystaniem gospodarki leśnej tylko i wyłącznie na swój użytek. W styczniu Europejska Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmian w traktatach europejskich. Jeżeli zmiany wejdą w życie, to leśnictwo stanie się kompetencją wspólną krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej. To jest przykład kolejny, jeden z wielu, kiedy Unia Europejska, mając traktaty i ograniczenia z nich płynące, próbuje sobie zwiększać, poszerzać, zawłaszczać pewne kompetencje działaniami takimi bajpasowymi. Powoleńku, ja zawsze używam powiedzenia od rzemyczka do koniczka. Projektem uchwały w obronie polskich lasów zajmowała się Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania Polsce wyłącznego prawa do decydowania o lasach. To jest coś, co wynika z traktatów. To jest tam na twardo wpisane, że jest coś takiego jak wspólna polityka rolna. Z tym się wszyscy zgadzamy i po to też przychodziliśmy do Unii Europejskiej, żeby tą wspólną politykę rolną realizować. Nie ma czegoś takiego, do tej pory nigdy nie było i nie ma zapisów traktatowych o wspólnej polityce leśnej. To jest wymysł i próba rzeczywiście objęcia w jurysdykcję ogromnej części naszego państwa. Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9 milionów hektarów, co oznacza, że lasy zajmują prawie 1/3 terytorium naszego kraju. Unia Europejska dba o europejskie lasy, polskie lasy są lasami europejskimi. To, co Unia Europejska chciałaby zrobić, to jest tylko i wyłącznie włączenie się w proces ochrony bioróżnorodności w polskich lasach. Więc Solidarna Polska z Ziobro i innymi kłamią, że nie będzie można wejść do lasów, że Unia nam zabierze kontrolę nad lasami, że nie będzie można zbierać grzybów, jagód i tego typu rzeczy. Nie. W tym kontekście to jest realne zagrożenie tego, żeby część powierzchni naszego kraju, a mówimy o 30%, była w zarządzaniu innych państw, prowadziłaby do tego, że lokalnie moglibyśmy utracić nawet możliwość dostępu do tych lasów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zalesienie w Polsce od roku 1946 wzrosło niemal dwukrotnie. Tyle, ile dzisiaj było fake newsów, obelg, jedno czego zabrakło, danych, faktów i liczb. Dlatego pozwolę sobie te dane, te fakty w tym momencie przytoczyć. Średnio w ciągu godziny w Polsce przybywa 57 tysięcy drzew. Prosty rachunek, prawie 2 godziny, 100 tysięcy drzew. Kilka tygodni temu Rada Ministrów przyjęła podobną uchwałę, w której wskazano, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Aleksander Wojak, Telewizja Republika.
Prezydent Andrzej Duda przebywał dziś z wizytą w Austrii, gdzie spotkał się z prezydentem Aleksandrem van der Bellenem. Jednym z tematów rozmów rosyjska agresja na Ukrainę i europejska reakcja, w tym dalsza polityka sankcyjna wobec Kremla. Nasze relacje gospodarcze rozwijają się bardzo dobrze. Obrót pomiędzy naszymi krajami jest coraz większy i nie mam wątpliwości, że pan prezydent tutaj swoją aktywnością także i te działania wspiera. Szanowni Państwo, dzisiaj omówiliśmy cały szereg z panem prezydentem bardzo ważnych tematów, poczynając właśnie od współpracy gospodarczej. Ja bardzo mocno akcentowałem, uważam, znakomitą perspektywę, jaką daje nam współpraca tutaj w obszarze Trójmorza. Austria z tego punktu widzenia ma położenie zupełnie kluczowe. Można powiedzieć, że jest sercem Trójmorza pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy północą a południem. Jeśli chodzi o nasze relacje z południem Europy, Austria jako kraj, który leży właśnie po środku, ma wielkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju tej sieci infrastrukturalnej. Polska jest sąsiadem i jest szczególnie dotknięta tą wojną, natomiast szeroko zakrojona wsparcie militarne, cywilne i humanitarne dla Ukrainy jest naprawdę godne podziwu. Naprawdę moje najwyższe uznanie pragnę wyrazić tutaj, panie prezydencie. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz opublikował dokumenty, które wskazują, że rząd Donalda Tuska chciał ulec rosyjskiemu dyktatowi i dostarczyć Kremlowi raport dotyczący katastrofy kasy z 2008 roku. W ten sposób władze w Moskwie miały dostać dostęp do wojskowych informacji NATO. Dziś Sejm przyjął uchwałę o Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo kraju. Paweł Błoch. W październiku 2012 roku były szef kancelarii premiera w gabinecie Donalda Tuska, Tomasz Arabski, w liście do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego przekonywał, że w przekazaniu Rosji informacji o katastrofie wojskowej kasy nie ma niczego złego. Jeżeli zatem pytanie pana ministra dotyczy przeciwwskazań, które umownie nazwać można merytorycznymi, a więc odnoszącymi się do treści protokołu badania katastrofy samolotu KAZA C-295M w kontekście na przykład możliwego zagrożenia suwerenności, bezpieczeństwa, porządku publicznego lub innych ważnych interesów poprzez jego przekazanie Federacji Rosyjskiej, to stwierdzić należy, iż wskazanych przeciwwskazań trudno się dopatrzeć w sytuacji notoryjności powszechnej informacji zawartej w protokole. Z kolei Radosław Sikorski w piśmie do Donalda Tuska przekonywał, że dzięki przekazaniu raportu Rosja odda Polsce wrak Tupolewa. Zgodnie z literą prawa nie ma przeciwwskazań do przekazania stronie rosyjskiej protokołu z katastrofy samolotu KASA pod Mirosławcem. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości opublikowane dokumenty są kolejnym dowodem na słabość państwa polskiego pod rządami koalicji PO-PSL. Państwo polskie wówczas było zupełnie przeźroczyste dla Rosjan i to się mogło dla nas skończyć bardzo źle, już chociażby tym, że no, inni nasi partnerzy z NATO mogliby stwierdzić, że no, jednak woleliby, żeby na przykład ich tajemnice, którymi muszą się dzielić w ramach NATO z Polską, do Rosjan nie trafiały. 29 stycznia 2013 roku pułkownik Michał Grochowski na polecenie MON zapowiedział wydanie prokuraturze kopii protokołu badania katastrofy lotniczej samolotu KASA celem przekazania Rosjanom. Nie wiadomo jednak, czy dokumenty dotarły na Kreml. Władza na najwyższym szczeblu była prorosyjska zdecydowanie. Za to byli ludzie na niższym szczeblu, którzy rozumieli, jakim to jest zagrożeniem dla Polski i temu się przeciwstawiali. Moim zdaniem ostatecznie nie zostało to do Rosjan przekazane, bo do dzisiaj Rosjanie się tym dokumentem nie posługują, a jeśli się nie posługują, to znaczy, że go nie mają. Raport zawierał również dokładne dane dotyczące sił powietrznych w Polsce. Ich ewentualne udostępnienie realnie wpłynęłoby na bezpieczeństwo Polski. Oceniam tę decyzję premiera Tuska jako świadczącą o całkowitym braku kompetencji i naruszenie przysięgi, jaką składał, obejmując urząd premiera. Jedynym państwowym organem, który chciał zablokować przekazanie informacji na Kreml, był poznański inspektorat służby kontrwywiadu wojskowego. Po co Rosjanie chcieli ten raport? Po to, żeby w tym raporcie, który przygotowali na temat katastrofy smoleńskiej, tak zwanej katastrofy smoleńskiej, potwierdzić, że polscy piloci, lotnicy byli kompletnie nieodpowiedzialni.
Donald Tusk już na początku rządów podczas sejmowego expose zapowiadał reset w relacjach z Rosją. Ta deklaracja padła już po wojnach czeczeńskich i na rok przed inwazją na Gruzję. Chcemy dialogu z Rosją, taką jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Te relacje były tak niezdrowe dla Polski, że trudno jest moim zdaniem wytłumaczyć naiwnością. Platforma Obywatelska w oczywisty sposób uprawiała taką politykę ostentacyjnego pojednania, ale równocześnie podlizywania się Rosji. Obecnie w polskim parlamencie znajduje się projekt dotyczący powstania specjalnej komisji, która będzie badała rosyjskie wpływy w Polsce. Nowy organ ma funkcjonować na wzór komisji weryfikacyjnej i będzie mógł kontynuować pracę w nowej kadencji. Prace komisji mogą ruszyć już w czerwcu. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Mija 415 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja ponownie kwestionuje możliwość przedłużenia tzw. umowy zbożowej gwarantującej eksport ukraińskiej żywności drogą morską. Tymczasem Rada Europejska podjęła wczoraj decyzję o przeznaczeniu miliarda euro na pokrycie kosztów produkcji amunicji przekazanej dotychczas Ukrainie z magazynów państw wspólnoty. Konrad Chmioła. Po raz kolejny Rosja grozi zerwaniem umowy zbożowej. To reakcja Kremla na decyzję Komisji Europejskiej, która przedłużyła bez słowy eksport zboża z Ukrainy. Obowiązujące porozumienie wygaśnie w połowie maja. Należy uznać, że znaczenie Morza Czarnego w naszym regionie jest kluczowe, zarówno dla bezpieczeństwa Zjednoczonej Europy, jak i dla wzrostu jej gospodarki. Dlatego nie należy lekceważyć obecnych zagrożeń, które tworzy Rosja. Wojna Rosji z Ukrainą wstrząsnęła rynkiem zbóż. Oba kraje eksportują łącznie ponad 25% zboża na świecie. Działania wojenne i sankcje gospodarcze doprowadziły do przerwy w łańcuchach dostaw i drastycznego wzrostu cen. Dla obu krajów handel morski jest kluczowy dla przepustowości transakcji. Gdy Rosja w 2014 roku nielegalnie anektowała Krym, zablokowała Morze Azowskie. Kijów obawia się, że taki scenariusz może się powtórzyć. Dla bezpieczeństwa Ukrainy nie ma alternatywy poza NATO. Bułgaria, Rumunia i Turcja to trzy kraje regionu Morza Czarnego, które są już członkami sojuszu, a Ukraina udowodniła swoją lojalność i wykazała wysoką interoperacyjność. Zrobiliśmy krok, ubiegając się o członkostwo we wspólnocie. Brak postępów w tej sprawie podnosi i tak wysokie ryzyko. Siły rosyjskie od ponad roku rujnują przemysł, system ochrony zdrowia i wiele innych obszarów życia na Ukrainie. Bombardowane są szpitale, a w wielu miastach brakuje podstawowych leków. Ukraińskich medyków wspiera ochotniczy zespół z Polski. Najprościej mówiąc, po prostu ratujemy życie. Kiedy zaczęła się wojna, w każdym z nas pojawiła się duża potrzeba niesienia pomocy. Od ponad roku uczestniczymy w ewakuacjach rannych. Ukraińskie działania militarne, których celem jest wyparcie armii rosyjskiej, uzależnione są od dostaw broni z zachodu. Wojska agresora kontynuują ataki pod Bachmutem, wzdłuż linii Awdijivka-Donieck i w Marince. Naszym zadaniem jest likwidowanie wrogiej piechoty. Wiemy, że w tej okolicy koncentracja rosyjskich oddziałów jest szczególna. By osiągnąć wyznaczone cele, wykorzystujemy powszechnie znaną metodę regulacji ognia. Pierwszy pocisk jest wystrzeliwany na próbę i umożliwia skorygowanie współrzędnych. Najczęściej wystrzelenie trzeciego okazuje się skuteczne. Rosyjscy żołnierze ograniczyli działania w ciągu dnia i prawie nie opuszczają swoich bunkrów. Właśnie nocą docierają zapasy do rosyjskich magazynów, a wojska otrzymują rozkazy. Od pozycji wroga dzieli nas około 1,5 kilometra. Przy ograniczonej widoczności jest to wyzwanie, ale dzięki systemom noktowizyjnym odnosimy sukcesy. Tymczasem polityczni partnerzy Kijowa sukcesywnie wypełniają zobowiązania w sprawie dostaw broni. Wczoraj Rada Europejska podjęła decyzję o przeznaczeniu miliarda euro na finansowanie dostaw amunicji na Ukrainę. W najbliższym czasie Polska przekaże kolejnych 6 myśliwców MiG-29. Miliard euro ma być przeznaczony na zakup amunicji artyleryjskiej, a więc bardzo ważny element uzbrojenia ukraińskich sił zbrojnych. W ostatnich miesiącach widzieliśmy bardzo szeroki strumień dostaw sprzętu artyleryjskiego kalibru 155 mm. Jeśli wierzyć szacunkom nieoficjalnym, dziennie armia ukraińska zużywa ponad 6 do 8 tysięcy takich pocisków na całej linii frontu.
No więc te potrzeby są ogromne. W ostatnim tygodniu nielegalnie odtajniono ponad 100 dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego USA i wojny na Ukrainie. Wczoraj FBI aresztowało w tej sprawie Jacka Teixeirę, żołnierza sił powietrznych USA i lidera kanału dyskusyjnego, z którego prawdopodobnie wypłynęły dokumenty. Wyciek tajnych danych był celowym przestępczym aktem. Nadal badamy sprawę zabezpieczania materiałów niejawnych, w tym m.in. listę osób, które mają dostęp do takich dokumentów, czy to, jak są one przekazywane i wiele innych kwestii. W opinii ekspertów wyciek tajnych dokumentów Pentagonu może, ale nie musi spowolnić zapowiadanej przez Kijów kontrofensywy. Dokumenty określają czy lokalizują systemy obrony powietrznej, stan amunicji do tych systemów ukraińskich czy harmonogram lotów zwiadowczych amerykańskich na Morzu Czarnym, ale równocześnie te dokumenty ujawniają po pierwsze skalę i profesjonalizm przygotowań do kontrofensywy ze strony ukraińskiej. Jak wynika z odtajnionych dokumentów, Pekin miał wydać zgodę na dostawy broni dla Rosji. Administracja USA nie potwierdza tej informacji, aczkolwiek Chiny w aspekcie politycznym stopniowo zbliżają się do Rosji. Niedawno przewodniczący Xi odwiedził Moskwę i Mińsk, a pojutrze minister obrony Chin spotka się w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. W poniedziałek ma zostać podpisane polsko-ukraińskie porozumienie zbożowe, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Jak przekazał minister, jeszcze dziś o 20:00 odbędzie się kolejne spotkanie z ministrem rolnictwa Ukrainy w sprawie umowy dotyczącej eksportu zboża. Ja zaproponowałem ten okres do 1 lipca i mówimy, znowu tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, bo gdzieś w mediach się ukazała troszeczkę źle zrozumiana moja wypowiedź. To dotyczy zboża, które w Polsce miało być wykorzystywane lub dotyczy to zboża, może inaczej można powiedzieć, które w Polsce miało być rozładowywane. My chcemy tranzyt dalej pozostawić, bo korytarze solidarnościowe, które są w Unii Europejskiej ogłoszone, one muszą działać. Chcemy, żeby działały, bo oczywiście Ukrainie mamy pomóc, tylko chcemy tak pomóc Ukrainie, żeby to nie było kosztem naszego kraju. Sejm odrzucił wniosek posłów opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zdaniem opozycji wątpliwości budzą niektóre koszty i zasadność zagranicznych delegacji służbowych ministra. Wczoraj minister Czarnek, odnosząc się do tych zarzutów, mówił o festiwalu fake newsów. Zwiększenie subwencji poprzez Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu, będącej nieoficjalną ambasadą kultury polskiej we Francji. Tak, proszę Państwa, pierwszy punkt programu, który Wy traktujecie jako promocję KUL-u, co by też nie było nic złego, bo to jest jedna z najstarszych polskich uczelni, to była wizyta w polskiej bibliotece, gdzie mamy manuskrypty Fryderyka Chopina, proszę Państwa. Mamy polską świętość, mamy, proszę Państwa, świątynię polskiej kultury, tylko lewica gardzi polską kulturą, gardzi skarbami narodowymi. Dlatego ominęli ten punkt. No bo niby dlaczego mieliby uznać, że przyznaliśmy od razu 1 000 000 zł na dofinansowanie tej polskiej biblioteki w Paryżu. Drugi punkt. Wizyta w Szkole Polskiej imienia Adama Mickiewicza przy ambasadzie RP w Paryżu, najstarszej polskiej placówce edukacyjnej oraz Szkole Polskiej przy parafii świętej Genowefy, poświęcenie sztandaru szkoły. Szkoły dwie, w których uczą się setki polskich dzieci. Tylko wy gardzicie polskimi dziećmi. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.